Odchylenie osi Ziemi przyniesie wielkie katastrofy. Wtedy wielu przypomni sobie wszystko, co wam ogłosiliśmy i popadną w rozpacz. To nie jest zwykłe zdanie, ale prorocze ostrzeżenie przekazane przez Najświętszą Maryję Pannę 13 czerwca 2024 roku poprzez Luz de Maria de Bonilla. Słuchaj uważnie, ponieważ to, co ma nadejść, wpłynie na całą ludzkość i musisz to wiedzieć, aby się przygotować. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:20 ostrzegł nas: nie lekceważcie proroctw. Zatem ta wiadomość nie powinna być traktowana jako żart, ponieważ zawiera pilne i niepokojące ostrzeżenie dotyczące niedalekiej przyszłości. Zwróć uwagę. Ukochane dzieci mojego niepokalanego serca, kocham was i błogosławię. Błogosławię was moją wieczną miłością, moją cierpliwością, moim macierzyńskim zrozumieniem, pokorą, którą również powinniście posiadać. Nie opuszczę was, ponieważ jestem waszą matką, nie musicie się bać. Wy, moje dzieci, staniecie się apostołami w ostatnich czasach, błogosławieństwem dla waszych braci, nie zapominając, że zawsze będziecie ostatnimi, najprostszymi, najpokorniejszymi, ponieważ droga jest chroniona i niczego nie musicie się bać. Wy, moje maleństwa, musicie działać cierpliwie, ponieważ musicie być pewni, że po udręce i po burzy nadejdzie pokój, który mój Syn ześle na wszystkich, którzy zechcą go przyjąć, ponieważ będzie on wysłany przez mojego Syna. Otrzymacie go i powinniście przyjąć wysłannika, który przyjdzie bezpośrednio z domu mojego Syna. Będzie mówił bez żadnego lęku, głosił prawdę i pomoże wam w najtrudniejszych momentach, jakie ta generacja przeżyje. Lud mojego Syna nigdy nie był sam, ale lud mojego Syna nie chciał przyjąć mojego Syna. Nie chciał przyjąć tego balsamu pocieszenia w najkrytyczniejszych momentach. Wy, moje dzieci, rozpoznacie tych, którzy przychodzą w imię mojego Syna, ale aby to zrobić, musicie pozostać wierni, kochając braci, zawsze będąc pomocą potrzebującym, aby zło nie mogło oddalić was od woli Boga. Musicie być pewni, że Anioł Pokoju jest Aniołem Bożej Miłości, wysłanym, aby troszczyć się o lud Boży, aby pomóc mu podczas ucisku wynikającego z działań Antychrysta. Ale zanim on przyjdzie, ludzkość będzie cierpieć. Świat nie będzie już taki sam jak teraz. Już wiecie i przypomnijcie sobie słowa mojego boskiego Syna i mojego ukochanego Archanioła Michała. Przypomnijcie sobie wszystko, co wam ogłosiliśmy, co wam zapowiadaliśmy, abyście mogli rozpoznać miłość, która nieustannie emanuje od mojego ukochanego Anioła Pokoju. Nie zniechęcajcie się i miejcie wiarę w tym momencie, gdy zamieszanie wkracza w ludzkość z czterech stron świata. Ponieważ wróg duszy i istoty ludzkie zjednoczone z nim już teraz wprowadzają w życie wszystko, co wcześniej zaplanowali, aby lud mojego Syna cierpiał. To jest wezwanie do oporu wobec zamieszania i rozpaczy. Zamieszanie rozprzestrzeni się po ludzkości, ale trzeba zachować wiarę i duchową jasność. Wróg duszy już działa, a jego podstępy są wdrażane, aby powodować cierpienie. Jednakże Najświętsza Maria Panna zachęca nas, abyśmy nie zniechęcali się, pozostawali silni i czujni. Napełniacie nasze serca mocą Ducha Świętego. Musicie pomagać swoim braciom, nawet w ciemności. Wiecie, że wielkie wydarzenia są gotowe do wykonania i wiecie, jakie one są, ponieważ żywioły obróciły się przeciwko stworzeniom ludzkim, ponieważ ludzie zniszczyli stworzenie, które Bóg Ojciec z wielką miłością wam dał, abyście mogli korzystać ze wszystkiego, czego potrzebujecie. Ale nie słuchaliście boskich wezwań, a teraz w tych czasach przyjdzie wielkie cierpienie dla tego pokolenia. Natura obróci się przeciwko ludzkości jako odpowiedź na destrukcyjne działania ludzi. Klęski żywiołowe, takie jak powodzie i pożary, są odzwierciedleniem zniszczenia spowodowanego przez człowieka. Jesteście świadkami, jak woda karze narody, jak woda karze wielkie miasta, jak ogień karze moje dzieci. Moje dzieci, nadejdzie czas, gdy spełni się to, o czym ludzkość została już uprzedzona, ale wielu nie wyobraża sobie, jak wielki będzie zasięg realizacji ostrzeżenia, ani jak wielka będzie kara, jak przesunięcie osi Ziemi. Wielkie kataklizmy sprawią, że niektóre kraje zostaną zredukowane do wysp. Ale pomimo tego wszystkiego, co może was przerażać, wiedzcie, moje dzieci,
że mój boski Syn nigdy was nie opuści. Będzie z wami w każdym momencie, ponieważ już zdobył wasze serca, które nie stwardnieją już, ponieważ będziecie wszyscy należeć do mojego boskiego Syna, a ja, jako Matka, zawsze będę z wami. Bądźcie wsparciem i pomocą dla mojego ukochanego anioła pokoju, aby nie był odrzucony, ale aby był pocieszony miłością każdego z was. Moje dzieci, ludzkość popadnie w rozpacz, straci nad sobą kontrolę i podda się impulsom powodującym rozpacz, zabierając sobie to, co nie jest ich własnością, z obawy przed brakiem jedzenia i środków do życia. Ale dzieci, nie zapominajcie, że jeśli będzie to konieczne, mój boski Syn ześle mannę z nieba, aby jego lud znalazł pocieszenie, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego nie powinniście wpadać w rozpacz, nawet jeśli przed wami, pod waszymi stopami, ziemia się zapadnie. Nie upadniecie, bo mój boski Syn będzie was chronił. On wysłał swoje anielskie legiony dowodzone przez świętego Michała Archanioła, aby was chronić. Nie patrzcie na tych, którzy ukrywają się w jaskiniach, aby nie być widzianymi, ponieważ obrazili swojego Pana i Boga. Powinniście chwalić mojego boskiego Syna, ponieważ nigdy nie będziecie opuszczeni, a ja jako Matka nigdy was nie opuszczę, ponieważ ujrzycie triumf mojego niepokalanego serca ku chwale Trójcy Przenajświętszej. Ludu mojego Syna, nie osłabiajcie się, nie pozwólcie, aby strach sprawił, że upadniecie, miejcie wiarę i wierzcie. Musicie wierzyć, ponieważ boska miłość obiecała wam swoją pomoc. Módlcie się za tych, którzy nie mają silnej i mocnej wiary. Módlcie się za tych, którzy nie przyjmują mojego boskiego Syna w świętej Eucharystii. Módlcie się za wszystkich, którzy obrażają i gardzą moim boskim Synem. Módlcie się za nich. Wy, moje dzieci, módlcie się za tych, którzy rozpoczną trzeci wielki konflikt światowy. Módlcie się w każdej możliwej chwili, nie zapominając, że ja jestem z wami i zawsze będę z wami, a wy będziecie błogosławieni przez mojego boskiego Syna. Błogosławię was moim matczynym sercem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wasza Matka, Maria. To jest wezwanie, abyście indywidualnie przygotowali swoje duchy, wzmocnili swoją wiarę i trwali w naukach Chrystusa. Czas ucisku jest nieuchronny, ale obietnica odkupienia i pokoju jest równie rzeczywista. Módlmy się do naszej Najświętszej Matki, powierzając wszystkie nasze troski i potrzeby jej niepokalanemu sercu i prosząc o jej wstawiennictwo w codziennych zmaganiach, które napotykamy w tej Dolinie Łez. Droga Najświętsza Matko, wśród nadchodzących trudności i niepewności zwracam się do Ciebie z sercem pełnym wiary i nadziei. Ty, która jesteś Matką nas wszystkich, wstawiaj się za nami w tych trudnych czasach. Powierzam wszystkie moje troski i potrzeby Twemu niepokalanemu sercu, prosząc o Twoją ochronę i pomoc. Kochająca Matko, Ty, która nas ostrzegasz przed niebezpieczeństwami i katastrofami, które nadejdą, pomóż nam zachować wiarę i odwagę, abyśmy mogli być narzędziami pokoju i miłości, podążając za naukami Twojego boskiego Syna. Umacniaj nas, abyśmy mogli oprzeć się rozpaczy i zamętowi, utrzymując nasze serca mocne w wierze. O Matko, proszę Cię, abyś chroniła moją rodzinę, moich przyjaciół i wszystkich, których kocham. Abyśmy byli prowadzeni Twoim światłem i znajdowali pocieszenie w Twojej obecności. Pomóż nam żyć z pokorą, cierpliwością i miłością, będąc zawsze pomocą dla potrzebujących i przykładem prawdziwej wiary. Panie Jezu, ufam Twojemu nieskończonemu miłosierdziu. Niech nasze modlitwy zostaną wysłuchane, a my znajdziemy pokój wśród burz. Ześlij swoich aniołów, aby nas chronili i prowadzili, szczególnie świętego Michała Archanioła, który broni nas w duchowych bitwach. O Najświętsza Matko, nie opuszczaj nas. Bądź z nami i prowadź nas na drodze do świętości i pokoju, abyśmy mogli, zjednoczeni w modlitwie, przezwyciężyć wszystkie trudności i osiągnąć obiecaną odkupienie. Amen.